i ruszyły. Poprowadził Temmuz. Temmuz dyktuje tempo, na drugim miejscu galopuje Niki. Na trzecim tutaj przy wewnętrznej jest Arpako. Dalej Sudan. Do przodu przeszła Nafes Al-Kaladiyah i ona galopuje w tej chwili na trzeciej pozycji, a ciągle prowadzi Temmuz. 1400 metrów do celownika, Temmuz, Niki, Nafes Al-Kaladiyah, Arpako, Sudan. Dalej są klacze janowskie, Safina, Pradera. Z tyłu galopuje Empiryk i ostatni jest Epos. Nadal Temmuz. Temmuz na drugiej pozycji, Niki, na trzeciej Arpako. Tam jeszcze cały czas dobrze galopuje Nafes Al-Kaladiyah. W czołówce jest także Sudan. On przeszedł w tej chwili na miejsce piąte, ale jest w tej pierwszej grupie. Dalej razem dwie klacze. Safina z Praderą. Empiryk i nie radzi sobie zupełnie Epos, który galopuje za stawką. Przed wyjściem na prostą Temmuz. Temmuz, Niki, to jest czołówka. Temmuz wyprowadzi na prostą, będzie próbował uciec, tam ładnie zyskał po kanacie Arpako. Temmuz, Arpako, tam jest także Sudan. Temmuz, na drugiej pozycji galopuje Sudan, 400 metrów do celownika. Temmuz, Sudan, Epolem, Empiryk. Temmuz, jeszcze 250 metrów do celownika, próbuje zaatakować go Sudan, ale ma sporą stratę. Jeszcze 150 metrów, Temmuz, Sudan, na trzecim miejscu Empiryk. Temmuz, 50 metrów do celownika, Temmuz próbuje zaatakować go Sudan. No ostatnie metry, Sudan się zbliżył do Temmuza i celownik Temmuz, Sudan dalej. Empiryk blisko niego, tutaj ukończyła Safina. Tam jest walka o trzecie miejsce. Pozostałe konie, ostatni kończy Niki.